Witam serdecznie, drogie bliźnięta, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. Jakież to energie dla bliźniąt? Dla bliźniąt. O, wzięło mi się 5, no ale dobra. Widocznie miała być. Posłuchajcie, drogie bliźnięta, macie zieloną kartę na cały rok. Tak naprawdę ten tydzień przyniesie dla Was coś, coś bardzo dobrego, coś, dobre pomysły, dobre żonglowanie, dobre przełożenie czegoś, ale pamiętajcie o tym, że w tym tygodniu, zobaczymy jak dalej się potoczą karty, ale wyszła mi dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy to jest pochowanie, powiem tak, żonglujcie, drogie bliźniaki, jeżeli możecie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o spełnienie jakiegoś bardzo ważnego, nie wiem, marzenia, pomysłu, to uważajcie, bo w tym tygodniu może polec. Jest tutaj dziesiątka mieczy, na to zwróćcie uwagę, pożonglujcie jeszcze troszeczkę czasem, pożonglujcie pieniążkami, bo pokazuje się, że to, co zrobicie, to, co robicie do tej pory, to, co chcecie stworzyć, to, co jest tak naprawdę, to, co już jest fizyczne, namacalne, potrzebuje jeszcze troszeczkę żonglowania i wtedy będziecie mieli w okresie na okołorocznym praktycznie ten pomysł ma rację bytu, ale jeżeli pójdziecie za szybko, powiem tak, pójdziecie za szybko, to powiem szczerze, jest to dziesiątka mieczy i pogrzebanie projektu, pogrzebanie pomysłu. To mi się bardzo, moi drodzy, nie podoba, więc na to zwróćcie bardzo mocno w tym tygodniu uwagę. Czyli tak jakby, jeżeli można odstąpić od tego pomysłu na ten tydzień, to po prostu odstąpcie lub dajcie sobie, lub jeszcze przepatrzcie, jeszcze poobserwujcie, o cóż tu, kochani, chodzi. Jeżeli chodzi tutaj o sprawy emocjonalne, takie typowo u bliźniąt, to będzie walka o pieniądze. I myślę, że tutaj to się przełoży też właśnie na tą dziesiątkę mieczy, że tutaj może być, kochani, problem, bo to jest kruszenie kopii, tutaj jest ktoś poraniony, tutaj ktoś coś zainwestował, tutaj jest jakaś, tutaj się zaczynają jakieś walki, pretensje, jakieś perturbacje. Nie wiem, o co chodzi, jeżeli macie jakieś spółki, firmy, czy w coś, czy to są, powiem tak, wszystko, co dotyczy pieniędzy związanej z innymi osobami, drogie bliźnięta, uważajcie na to, bo można wszystko zepsuć. I jeszcze jest na to, jeszcze macie na to czas, to wszystko będzie, tylko poczekajcie chwilę. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj typowo, jeżeli chodzi o pracę, to powiem tak, jest rycerz kielichów i dziewiątka kielichów. I jeżeli odpoczniecie pełną piersią, jeżeli od tego odejdziecie na ten czas, na tą chwilę dosłownie, to czeka Was przeolbrzymi, kochani, sukces z tego względu, że będziecie zadowoleni. Na koniec tygodnia jesteście zadowoleni, ale jednocześnie tak jakby... możecie wrócić do tego marzenia, tak, do realizacji tego marzenia. Myślę, że dopiero koniec tygodnia przyniesie jakieś rozwiązanie, ale jednocześnie też pożegnanie z takie lub zamknięcie całkowicie właśnie tej dziesiątki mieczy, tak? Czyli ta dziesiątka mieczy, ona była do tej pory. A chociaż ona mi się tu pokazuje, to mi się nie bardzo podoba, bo tutaj jest awantura na tle finansowym, awantura, odsunięcie, odłożenie kogoś, chęć oszukania kogoś, jeżeli chodzi tutaj o sprawy zawodowo takie finansowe. A tutaj dla Was jest, tu się szykuje dobry los, więc ja myślę, że Wy pożonglujcie tymi pieniążkami, zmieńcie swoje nastawienie, bądźcie bardziej elastyczni, a na tym wygracie i nie dacie się wtedy oszukać, tak, bo tutaj jest karta, że ktoś zaczyna walczyć o pieniądze, ktoś zaczyna walczyć o pomysły. Ktoś sobie zaczyna przypinać, dokładać sobie to, na co wyżeście zapracowały. Kochani, jeżeli chodzi o zdrówko, to powiem tak, emocje, kochani, uważajcie na to i to bardzo mocno, bo depresyjność nie prowadzi do niczego dobrego, prowadzi tylko do stanów jeszcze głębszych, a jeżeli nie, no to tutaj się pokazuje, że wyjdźcie z tego, bo macie przepiękne karty i być może właśnie ta depresyjność, to, że nie
nie możecie czegoś zrobić, nie możecie czegoś dokonać, będzie prowadziła do tego, że no to jest bardzo złe samopoczucie i do takiego destrukcyjnego myślenia, a niepotrzebnie, bo macie wielką szansę na spełnienie. Ja bym powiedziała, że bardzo mocno tutaj duży wpływ, słuchajcie informacji od kobiety z trygonu wody. Ona ma bardzo dużo do powiedzenia, bardzo dużo do powiedzenia i bardzo mądrych rzeczy. I ja myślę, że jeżeli posłuchacie tej kobiety, bo to jest trygon wody, mi się tak najbardziej pokazuje, lub jest to żona, tak, żona, przyjaciółka, znajoma, koleżanka i ma coś do powiedzenia, to posłuchajcie tego, ale jest to, ja bym powiedziała, że jest to kobietka do 40 roku życia i tutaj warto posłuchać tego, bo wtedy wyłuszczycie sobie, czy fałsz, czy prawdę, czy zamierzenia konkurencji, czy zamierzenia opozycji i unikniecie tej dziesiątki mieczy, bo jesteście tak jakby na finiszu pewnych rzeczy, pewnych spraw, na coś czekałyście, coś robiłyście, w coś się zaangażowałyście, a tu się pokazuje po prostu, że tak jakby ktoś chciał wam to odebrać. Zakończenie tak jakby boicie się, że niepowodzeniem zakończą się wasze sprawy zawodowo-finansowe. Nie sądzę. Tutaj po prostu jest jeszcze potrzebne troszeczkę pożonglowanie. Czasami to, co przychodzi w bólach, naprawdę ma później rację bytu, bo tu się pokazuje, że już będziecie mieli po kokardkę dość pewnych sytuacji, ale tutaj karty, pamiętajcie, drogie bliźniaki, pokazują, że to, co się robi w bólach, to, co jest ciężkie do wykonania, ma wielką rację bytu, jest spełnieniem na cały rok, tak jakby na przestrzeni roku i jesteście osobami zadowolonymi, więc tak naprawdę nie widzę, a już widzę, jesteście przeciążeni totalnie i w obronie, byście chcieli zawiesić, ale tutaj na bliźnięta to nie tylko działa czynnik pracy i ludzi, jak to się mówi, ale to są dzieci, to jest przeciążenie, to jest obrona, to jest zawieszenie, ja mam pokokardkę, tu są jakieś choroby dzieci, to jest obserwacja, bóle głowy, tutaj jest tak jakby troszeczkę, widzę, że wchodzicie w ciężką energię bliźniaki, powiem tak, wszystko przejdzie, wszystko minie, tylko ważne jest to, jak myśli głowa, to jak podchodzi głowa, to jak podchodzi energetyka, nie to jak wygląda coś, bo to wygląda zupełnie inaczej niż jest, jaki jest stan. Szanse ma przeolbrzymie, przewielkie szanse, natomiast wyglądać może na razie źle, ale będzie wszystko w porządku, kochani. I tego się trzymajcie, bo jest to coś wspaniałego, coś dobrego, czy jest to projekt, czy szansa dla was na przyszłość jest bardzo, bardzo dobra, kochani. Ale to tak jakby wy tego nie chcecie dostrzec, weszliście w energię właśnie tego ciemnego bliźniaka, tak niedobrze. Budźcie się z tego, wychodźcie z tego, bo macie piękne karty. Tylko ta dziesiątka mieczy i ta siódemka, takie zawalczenie. Czasami warto popatrzeć na opozycję, popatrzeć, uśmiechnąć się, posłuchać. Nie, no to nie, tak, zostawić. Jeżeli ktoś nie chce się w coś zaangażować, chce coś robić, ale nie chce się zaangażować, no to dobrze, zostawcie i wy to, tak. I trzeba powiedzieć, no trzeba, no to trzeba, ale potrzeba, tak. Potrzeba do czegoś, to jest tak jakby, nie wszystko spływa, kochani, na was. Ale myślę, że bardzo ładnie wyżonglujecie pewnymi czynnikami i tak jakby wydaje mi się, że pewne sytuacje i pewne osoby też odetniecie od siebie, bo tu się pokazuje też jednocześnie odcinka czegoś, co też nie funkcjonuje. Trzeba to pogrzebać, trzeba się z tym rozstać. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Koty, zostawcie mi moją kieckę. Kociambry. Zostaw mi moją kieckę. O Jezus Maria, zostaw. To są koty. Pozdrawiam.